Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Bank Home Country Balls. Kochani, kontynuujemy naszą przygodę na pierwszej mapie nadal, to chyba już piąty odcinek, czy szósty nawet. To jest bardzo ciekawe. No, prawie. O piekło. Udało się ich uwolnić. I kochani, co my dzisiaj mamy do roboty? Jakie plany? Zbieraliśmy 5 koła, więc myślę, że możemy wrócić po tą kosę, która tam była. Mi tak mi się wydaje. I jak widać, nasze umiejętności coraz bardziej się tutaj zwiększają, więc w sumie gra się przyjemniej. I naprawdę, ja robię ten gameplay oczywiście ciągiem z tamtymi odcinkami, więc to można powiedzieć, że będzie zapas. No ale nie mam innego wyboru. Nie mam innego wyboru. Co nam tam dropło? Broda. Może być broda. Nie wiem, co ona daje. Ale my tu mamy wielki teraz podgląd na to wszystko. Ta mapa jest wielka, naprawdę jest wielka, gigantyczna. Tam coś jest. Mam za 3 koła. Topór. Dobra, będziemy pamiętać. Najpierw kosa. Kosa jest za 5000. Kosa jest za 5000 i myślę, że to najpierw sobie ogarniemy. Dobra, chodźmy po tą kosę. Zapiszmy sobie przy okazji. To żabę jak zwykle się musiał tu porespić. Wydaje mi się, że już więcej graczy nie powinno nam tu wbijać. Chociaż... To jest drugi w sumie, że tak powiem, błąd tej gry. Czy błąd? Może nie błąd. Druga wada tej gry. Automatyczne łączenie i brak możliwości skikowania. No, gdybym nie wpadł na to, że da się tą osobę skikować, no to byłby problem. Byłby problem, bo pewnie wszystko by nam pozabierała. A dzięki temu, że wyłączyłem połączenie sieciowe, to ją wywaliło po prostu samo z siebie. Więc tak, na pewno to jest do zmiany. To jest do zmiany. Dawaj tą kosę. Dużo ty chcesz od nas, naprawdę. Wow, fioletowy przedmiot. I tak, rozumiem, że to tutaj, to jest tamto za 3 koła. Co my możemy tym robić? FX? No właśnie, o to chodzi, że nie mamy w sumie żadnej interakcji z tym. Tutaj niby w opcjach jest powiedziane, w sterowaniu, że interakcja ewentualnie... Użyj przedmiotu, F. No właśnie. Ale tego tutaj nie ma. QW, ER, XC. RK to są cele. No, E to nawet nie wiem. No cóż, a ten pomyk tu był? Był chyba. Dobra, idziemy stąd. Zobaczmy, czy to się nadaje. On jest z nami teraz. Prawda? Tak, zamieniamy wrogów w zombie. Ale tylko na chwilę, to bez sensu trochę. Co nam to daje? Nie możemy go ani zabić, ani nic. No właśnie, trochę lipa. Ale muszę coś sprawdzić. Z racji tego, że... Pamiętam o pewnym przyjacielu, który nas irytował na początku rozgrywki. Myślę, że to czas właśnie, żeby się z nim przywitać. Zobaczymy też, czy wszystkich możemy atakować w ten sposób. Tak, wszystkich. Tylko to też nie zmienia faktu, że my im tam dalej nic nie możemy zrobić. My im też nic dalej nie możemy zrobić, niestety. Tam jest jeszcze jedna kłódka, którą też ją możemy ogarnąć. Ładnie, ładnie. Właśnie. Nie wiem, czy ta kosa mi się podoba, wiecie? Dużo nie daje, zamienia się w zombie. No tylko tyle. Wow!
utopiłem. Nawet nie wiedziałem o tym. Znowu Shiropadł. No to, czyli zmieniamy jedną tą kosę. Ta kosa nie była tego warta. Myślę, że czas chyba też trochę te zadanie główne wykonywać. Ło! Zbugowałem się. Rozwalony. No właśnie, teraz zamienię się w zombie i tyle. To jest naprawdę słabe. Ja nie wiem, czy nawet tego nie zmienię za chwilę. Zmieniam to, bo to jest do dupy. To jest mocno do dupy. A tu już byliśmy, tak? Tak, tu byliśmy. Jest film. Opa. 5 sztuk zebranych, okej. To też musimy wziąć? Nie. Dodatki są jeszcze tam. O, nie widzieliśmy tego. To żeby nie znów taki długi quest. O, kolejne. No, bo ja tylko to otworzyło? Serio? Ale Lipton. Dobra, foki wpłynęły do zatoki, że powiem. Jeden jest jeszcze gdzieś tu statek. Gdzie on, cholera, jest on z drugiej strony, dobra. To nieważne. Ten sobie tylko kurka, chociaż tylko chyba 7 sztuk, a to malutko. No to malutko, myślałem, że jest więcej w tej kulce. Kabum. Nie tak prędko, amigo. Uuu. No tak, to są te tarcze z kolcami. Kabum. Robi się niebezpiecznie. No nie powiem, te są niebezpieczne. Mam to się wpierdzielić. Leć. Nie wracaj. Dobra, tu byliśmy. No ale brakuje mi jakiejś broni. Tam coś jeszcze jest. Ale mieliśmy iść w tamtą stronę. Do statku już. Prosto do statku. Zróbmy zdjęcie. Po tej stronie. I tak musimy przejść chyba tędy. Bo wiem, że to było zejście na dół, prawda? Byliśmy? Tu byliśmy. Tak, to było zejście na dół, jak pamiętam. Na razie olaliśmy, ale już nie chcę olewać, tylko chcę zejść. Zgaduję, że to będzie kolejna walka. Chodźcie na prawdziwy trening. Dychaj. Nie będziesz nam respi nikogo tutaj. O. Ty, przyjacielu, jesteś dosyć ciężkim przeciwnikiem. Teraz nie wiem, jak to zrobić, cholercia.
Może zamienimy go w zombie? Zobaczymy. Nie. W ten sposób się tego nie zrobi. Jestem w krzakach. Nie widzisz mnie. O nie, 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 proszę mnie nie zabijać. Ty jesteś trochę duży. A bo ja ciebie wolnąłem. Ej, dobra, te zombiaki mogą nie być takie złe, bo dzięki temu możemy ich z boku napierdzielać. To może nie być złe, naprawdę. Zmieniam zdanie. Może być ciekawe. A jeden zaraża drugiego. To też trzeba o tym pamiętać. Szkoda, że ich nie da się zabijać w tej formie. Pyk, rozwalony. No chodź. Odkręć się do mnie plecami, to oko odkręć się. Odkręć się, odkręć się. Pyk! I po dupie. Przejście. Nie chcę się palić. Wiem, że to tylko hełm nowy. No dobra. 5 stówek, niech wyjdzie. Zawsze jakieś nowości. Rozumiem, że to jest kolejny statek, który musimy zniszczyć. Przynajmniej tak już był zniszczony przedtem, ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Tam jest kolejny. Na razie możemy sobie to oczywiście wyłączyć. To on wyparował? Zombie, zombie, zombie. Serio? Tak daleko się odleciał. Dobra, kolejny padł. No i tutaj już mamy kolejną taśmę filmową. Też warto o tym pamiętać. Wiem, że to złupione złoto to dla nas. Oj, tego nie możemy zatrzymać. No nie dobrze. I on tak, masz pikulec, więc też trzeba na to uważać. Tak. Byli. Zmiana stylu znów. Na zombie, zombie, zombie. Zombie, zombie, zombie. Chodźcie, zombie, zombie, zombie. Jeden drugiego wypieprzył. I po tyłku. Ej, to jest fajne. Pod tym względem to jest fajne. Tylko, no właśnie, to im nic nie zadaje. To im nic nie zadaje. Chyba im nic nie zadaje. Oż ty. Uuu, 1 HP, 1 HP, 1 HP. To ja podziękuję. Trochę jeszcze punktów. To sobie akurat wezmę.
i to były fajne kwoty akurat. To były fajne kwoty, nie powiem. I poubiłem. Dobra, jeden padł, drugi gdzieś przepadł. Niestety. Tak, a to powoduje, że zamieniamy ich w kulki, w sensie w bańki. W sumie nie jest to idealne na mój build. No i tu jest to przejście z drugiej strony, które było zablokowane. Tylko czy my tam wejdziemy, żeby odblokować sobie tamte kuleczki? A, wejdziemy, spoko. 10 na 18. Już chyba nic nie ma. Się rozpłaszczyliśmy. Chyba, że tą kulkę tu zniszczymy. Chyba, że ona wypadła za mapę całkowicie. Tak też może być. Chyba tak nawet jest. Tamta kulka wypadła za mapę. O nie, tu nic nie możemy zrobić. A tam w ogóle tekstur nie ma. Ale czy nas tu chyba nie było? Pewnie, że nie było. Miałem nie ominął takiego sekretu. Dobra, zostały nam jeszcze tylko 3 statki do zniszczenia. 8 więźniów do odzyskania. I jeszcze 6 rogów. No, teksturki. Teksturki, tak nie robimy. Dobra, tam byliśmy, tam już nie idziemy. Tam jeszcze na górze jest jakiś pierdziel. Ale on tam nic nie ma, więc nawet nie będziemy do niego szli. Co się nie opłaca. Bo też pytanie, czy ja nie powinienem iść bardziej tamtym skrytem, który nam się otworzył. Ale nie. To jest przycisk. Brama się otworzyła. No i fajnie, wróciliśmy. Event zrobiony. Evencik zrobiony, tutaj już wyczyściliśmy. No to teraz musimy iść na raczej stronę tamtą. Do tego zamku. Tam nas jeszcze na pewno nie było. Brakuje nam jeszcze 1000 żółtych, niebieskich kulek, żeby kupić sobie kolejną broń. Też bym chciał to jeszcze zrobić na tym odcinku. Nie mówię, że nie. Jak im przyjebało. Dobra, teraz mając wiedzę tą teraz, pytanie jak zabić tego moba. Podejrzewam jak. Zmienimy go w zombie. Uż ty gołganie. Tak, w ten sposób. Co mi tak przyjebało? Holy woli! Ale mi przypieprzył. A to dziadyga. Ale mi dziadyga przypieprzył. O matko. Na hita mnie ściągnął. Wiecie, gdzie jest wyjście? Tędy jest wyjście? Dobrze pamiętam? Nie, tędy nie jest wyjście. I zgubiłem się. Serio mi się popieprzyło. Dobra, idziemy tędy. Muszę odzyskać teraz swoje rzeczy. No to czyli ten gogus jest trochę cięższy od pozostałych. Tyle kulek, to ja ci nie przebąkam. Leci się do dziury. Ty.
zabiję cię, choćbyś szczezł. Dobra. Oj, ty mocno hitujesz, bolisz, przyjacielu. Leć. Jeszcze jeden hit. I po tobie. Padł. Dziadyga padła. Uff. No i nawet dostaliśmy coś za to. Nawet coś za to dostaliśmy. Czyli było warto. Posilimy trochę. Czyli to był taki w sumie mini boss troszeczkę. Opa. Dobra, widzę już zamkniętych kumpeli. Coś masz? Nic nie masz chyba. A jednak coś masz. Za 1000, trochę drogo. No zbieramy na broń, zbieramy teraz na broń. Nie będę wydał na duperele, bo się nie opłaca. Panie kowalu. Może jakąś ładną, błyszczącą tarczę. Pewnie srebrne. Pewnie srebrne. Tu nas jeszcze chyba nie było, prawda? A i owszem. Ale ja nie chcę tej broni. Chcę kufel. Nie wiem co on robi, ale chcę kufel. Dobra, zdychaj. Tutaj żadnej łódki nie ma. A my tu byliśmy w sumie. Byliśmy tu. To nadal nie znaleźliśmy łopaty. A dalsze statki są po tamtej stronie. Czy ja dzisiaj się jeszcze wyrobię z tym? Może być ciężko. Tam jest most. Musimy się dostać tędy. Dobra. Opuszczamy ten mościk. Nie mogę. Nie mogę. Tam coś jest. No bo tutaj się go zwodzi. Dobra. Mam to. To co to jest za item? Co to jest za item? Nie wiem, ale go ubiorę. Otwierać. O, kolejny pseudo boss. Jezu, Flag Spike. Nie. Zamienił mnie w kostkę lodu. Pyk. To jest jakiś lodowy gościu. To czemu ja cię atakować nie mogę z jakichś czas? Znów kostka lodu. Dwa hity i dopiero wtedy. No nie, ale nie jak on atakuje. Oto cwaniaczek. Robię cały czas ten sam błąd, ale dobra, ubity. Ubity. Gałgan ubity.
Nauczeni doświadczeniem wiemy, że te witraże mogą coś skrywać. I właśnie jest tak, jak mówiłem. Chociaż pewnie weszliśmy tu od dupy strony, ale okej. No, czarodzieje. Nic nam to nie dało, niestety. Dobra, grzyby tu opróżniliśmy, ale widzę, że jest jeszcze chyba szansa na... No nie. Myślałem, że na zyskanie łopaty, ale chyba nie. Wow. Tam się też chyba przyjdziemy. I tam też coś jest. Dobra, to my najpierw tam pójdziemy. Co my tu mamy? Są kolejni związani, więc myślę, że też to ogarniemy. Ej, wejdź tam, wejdź. Wejdź, to jest, co ja powiedziałem. Nie płakać. 18 na 18. Nie wiem, w sumie co są za rogi. Te rogi możemy zmieniać chyba. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Jest? Tak, jest przycisk. Co to? Nessie? Oczywiście. Potwór z Loch Ness. Co to jest? Pewnie coś na głowę. Oczywiście, że tak. Jak my wyglądamy. Nie, my tam nie wyjdziemy. Się utopimy. Chyba, że to nam daje nieskończoność tlenu. Niestety nie. Sprawdzone nie daje nieskończoności tlenu. Żadnego sekretu w takim miejscu? Naprawdę? Ale chamstwo. Byłem przekonany, że tam coś będzie. Kim ty jesteś? Nikim. I tu widzę na Stone Age'u... Widzę kolejną rzecz. Owca, wstawaj. No i chyba nas zaraz będzie stać na kolejny przedmiot. Chyba tak. Jakbym tu wszedł? Jakbym jeszcze nie przeleciał, to było spoko. O. Wow. Jak ja to zrobiłem? Nie wiem, jak to zrobiłem, ale zrobiłem. I znów. Co my tu mamy? Broda starca, co sobie oczywiście weźmiemy. Tarczy żadnej chyba nowej nie widzę. Nowy hełm. Pyk. Czemu ja nie widzę zaraz tych pasków HP? To jest lepsze pytanie. O nie! O nie! Dobra, problemem nadal jest to, że nie wiem jak wziąć ten film. To jest dla mnie problem. O! Opa!
Jeszcze 5 zostało. No ten film. Tu coś jest. To nie wiem co. Tych grzybów niestety nie da się wyskoczyć. Oj, dobra, będziemy kombinować sobie już w następnym odcinku, moi drodzy. A pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i pisaniu filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Ball on Country Balls. Trzymajcie się. Hej, hej!